Pomysł na poprawczak w Lesku upada. Mieszkańcy nie zgodzili się na ośrodek dla trudnej młodzieży. Nie ma chętnych na Wierchy. Co dalej ze stadionem dla piłkarzy Stali? Sanockie dworce znów mogą tętnić życiem. Nie będzie poprawczaka w Lesku, tak zdecydował zarząd powiatu po spotkaniu z mieszkańcami i przedstawicielami spółki, która chciała otworzyć w mieście niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy dla chłopców do 18 roku życia. Choć wcześniej urzędnicy wydali wstępną zgodę na wynajem starego budynku zespołu szkół drzewnych, to zmienili decyzję po ostrych protestach mieszkańców. W tym miejscu lokalizacja jest naszym zdaniem nietrafiona. Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie bursy szkolnej, schroniska PTSM-u, zespołu szkół technicznych, internatu szkół leśnych, zespołu szkół leśnych jest po prostu fatalna i o tym mówimy. Natomiast ośrodek jako taki trzeba się zastanowić, gdzie zlokalizować, jak i dlaczego zarząd nie podjął wysiłków, żeby być organem prowadzącym, tylko jak gdyby wprowadza tutaj jakąś spółkę z Radomska. No to rodzi wątpliwości, pytania i chcielibyśmy dzisiaj je wyjaśnić. W Polsce istnieje 85 tego typu obiektów. I one są zlokalizowane najczęściej w miejscowościach, w centrum czy na obrzeżach, ale w dużych, mniejszych miejscowościach i żadnych nie ma danych na ten temat, które by świadczyły, że obecność tego ośrodka negatywnie wpływa na otoczenie. Spotkanie zorganizowane w dawnej szkole drzewnej było wyjątkowo burzliwe. Mieszkańcy Leska mówili przede wszystkim o tym, że boją się o własne bezpieczeństwo. Jestem przeciw temu. Mieszkam niedaleko. Ja się boję tego wszystkiego. Panie, ja nie chcę tu nikogo. Ja chcę mieć spokój. Ja kupiłam tą działkę, ja się tu wybudowałam i chcę spokojnie ten. Czego tu nie można zrobić, jak nie mają co zrobić oddział palatywny? Dlaczego chcecie nam tutaj coś takiego zafundować? Niech każdy, kto nas przekonuje, że to są biedne dzieci, odpowie sobie na pytanie, czy jeżeli to taki ośrodek miałby powstać w okolicy, gdzie mieszkacie, czy też bylibyście za tym ośrodkiem? Czy też wtedy bylibyście tacy tolerancyjni, gdyby pan miał mieć za problem coś takiego? Pomyśleliście, co wy własnych dzieci nie macie dorastających. Nie wiem dlaczego uważacie, że przyjdzie cała dzieć i będzie tylko rżnąć, kopać i szyby. Kupiłem działkę dla córki tutaj tuż za warsztatami szkolnymi. Tuż jest może 5 metrów tylko granicy. I teraz córka ma się wybudować, mamy jej przekazać tą działkę, żeby się córka wybudowała. Młoda kobieta, która przykładowo haruje gdzieś za granicą, żeby tutaj wybudować dom i w takim środowisku się znaleźć. Nie wiem, jak to córce teraz powiedzieć. Po wstępnej zgodzie na utworzenie poprawczaka władze powiatu tłumaczyły, że nowa placówka da pracę około 30 osobom, a stary, opuszczony budynek znowu będzie służył ludziom. Dzierżawa to także jakieś wpływy do kasy powiatu. My mamy do sprzedania budynek. Ten budynek, jeśli go nie sprzedamy, nie zagospodarujemy, będzie stał pusty i będziemy ponosili koszty jego utrzymania. Jeśli go zagospodarujemy, wydzierżawimy, później sprzedamy, bo firma taką deklarację złożyła, że jeśli uruchomi ten ośrodek, wystąpi o wykup, to dodatkowo będziemy, oprócz, że będziemy mieli środki, jeszcze dodatkowo będzie możliwość zatrudnienia około 30 osób z terenu powiatu w tejże firmie. Tuż po gorącym spotkaniu z mieszkańcami, a jeszcze przed decyzją urzędników, przedstawiciel spółki wycofał się z dotychczasowych planów. Ośrodek dla trudnej młodzieży spróbuje otworzyć, ale w województwie łódzkim. Który tam ktoś się stara o zwrot. Niemniej jednak z tą osobą też rozmawiałem i też jest zainteresowana, żeby tam taki ośrodek powstał, nawet jeżeli on to odzyska. A myślę, że tam u siebie. No troszeczkę tu jestem taki zdziwiony. Powiem pani, że ja w życiu nie uczestniczyłem w czymś takim i trochę dziwnie się czuję. Do niepublicznego młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Lesku miało trafić 48 chłopców w wieku do 18 lat. To miała być młodzież z całej Polski. Coraz bliżej wprowadzenia nowej ustawy, która ma zmobilizować nas do segregowania śmieci. To właśnie za wywóz takich odpadów zapłacimy mniej. W Sanoku radni ustalili, że od 1 lipca za śmieci segregowane zapłacimy 12,50, a za niesegregowane 16 zł. Do 30 kwietnia urzędnicy czekali na deklarację mieszkańców. Spóźnialskich nie brakuje, ale już wiadomo, że większość sanoczan woli segregować śmieci. Deklaracje cały czas jeszcze wpływają, ponieważ niektóre osoby wysyłały je pocztą, inne jeszcze do tej pory je przynoszą i zachęcamy nadal do tego, aby
przychodzić i składać deklaracje tych, zachęcamy te osoby opieszałe. W związku z tym na ten moment nie jesteśmy jeszcze w stanie podać konkretnej, dokładnej liczby osób, które złożyły deklaracje. Natomiast z naszych wstępnych szacunków wynika, że w naszej gminie nie będzie wcale tak źle, że jednak większość mieszkańców, większość firm złoży te deklaracje w czasie. W Sanoku segregacja śmieci to nie nowość. Od 17 lat mieszkańcy mogą korzystać ze specjalnych pojemników. Z roku na rok coraz więcej osób przekonuje się do tego, że warto poświęcić trochę czasu i pogrupować śmieci. Sanok jest w ogóle miastem ekologicznym. My jako Urząd Miasta Sanoka przeprowadzaliśmy wiele akcji. Cały czas prowadzimy akcję edukacyjną, edukujemy młodzież od podstaw niemalże, od przedszkola. Uczymy ich segregowania odpadów i to procentuje. Ci młodzi ludzie, te dzieci przekazują tą wiedzę tym starszym i uczą ich. W związku z tym myślę, że mieszkańcy Sanoka to tak jakby jest ta wiedza ekologiczna i te działania ekologiczne są w nich mocno zakorzenione. Zgodnie z nową ustawą pieniądze za wywóz śmieci zamiast konkretnej firmy zapłacimy gminie, a to ona rozliczy się już w naszym imieniu. My musimy jednak przestrzegać zasad segregacji, jeśli się na to zdecydowaliśmy. I oddzielamy osobną makulaturę, tworzywa sztuczne, butelki PET i tym podobne, szkło kolorowe i szkło białe. Jeśli chodzi o puszki aluminiowe, je także wrzucamy do żółtego pojemnika bądź do żółtego worka. Nowością będzie dla sanoczan segregowanie odpadów zielonych. I tutaj też na SPGK planujemy oddzielić grube odpady, takie jak gałęzie pozyskiwane z sadów, z ogrodów przydomowych, z sanockich zieleńców, od tej zieleni, skoszonej trawy. Będą po prostu pojemniki oznaczone odpowiednimi kodami i napisami, które będą informować sanoczan, gdzie to złożyć. Jeśli chodzi o odpady niebezpieczne, takie jak elektrośmieci, to od wielu lat jest prowadzona taka zbiórka zarówno w sanockim punkcie zbiórki odpadów, jak i przez różne placówki oświatowe, które podejmują się różnych działań edukacyjnych i odbierają od ludzi te niebezpieczne odpady. Jak na razie nie wiemy, jaka firma będzie opróżniała pojemniki w mieście. Dotychczasowy przetarg właśnie został unieważniony, a to groźba, że miasto nie wyrobi się na czas z wyłonieniem zwycięzcy. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak było. Żebyśmy przed pierwszym wyłonili firmę, która będzie odbierała nasze odpady. A na koniec ważna informacja dla tych, którzy do tej pory zlekceważyli złożenie deklaracji w sprawie śmieci. Od 1 lipca nie będzie już wyjścia. Urząd sam zdecyduje, jaką kwotę każdy z nas zapłaci. Więcej o kłopotach z wprowadzaniem nowej ustawy śmieciowej na portalu isanok.pl. Nie ma chętnych na sanocki stadion Wierchy. Obiekt wyceniony na prawie 9 milionów złotych nie znalazł właściciela i nadal pozostaje w rękach miasta. W najbliższym czasie zamierzamy ogłosić kolejny przetarg. Rozważamy obniżenie ceny, natomiast jeszcze nie zapadła decyzja na ten temat. Po sprzedaży obiektu w tym miejscu ma powstać galeria handlowa. Nowy stadion na Błoniach to przy założeniu, że władze miasta znajdą na to pieniądze. I to nie mało, bo potrzeba około 17 milionów. Ze sprzedaży Wierchów miałaby być wybudowana płyta boiska i jedna z trybun. Jest to jedna z koncepcji, natomiast podstawą jest sprzedanie Wierchów. W momencie, kiedy Wierchy sprzedamy, będziemy wtedy wybierać najlepszą wersję. Druga koncepcja zakłada modernizację stadionu na Stróżowskiej. Sęk w tym, że aby w tym miejscu mogły rozgrywać się mecze, trzeba praktycznie wybudować nowy stadion, bo ten w obecnym stanie nie nadaje się do rozgrywek w trzeciej lidze, w której gra Stal Sanok. Ten obiekt się w tej chwili nie nadaje nawet do treningu. My tutaj codziennie staramy się coś robić, ale wychodzi to coraz gorzej, dlatego że płyta boiska jest w coraz gorszym stanie, opłakany można teraz powiedzieć. Po prostu ona jak pada deszcz, to w momencie jest bardzo mokra i grząska, a jest parę dni słońca i przysłowiowy beton się robi z tego boiska. Pierwsze to jest płyta, dwa trybuna, trybuna z wydzielonym miejscem dla kibiców przyjezdnych. To są takie minima, które muszą być. Wiadomo, że szatnie, które są w tej chwili są w stanie opłakanym. Wypadałoby tam zrobić remont, tak samo dojście z tych szatni, mówię, na płytę. To wszystko musi być bezpieczne, musi być spełniać te wymogi minimalne, które są w trzeciej lidze. A żeby to się stało, muszą być finanse, muszą być środki na to wszystko. Na razie nie ma jeszcze projektu modernizacji stadionu przy ulicy Stróżowskiej. Nie wiadomo też, ile będzie kosztowała i skąd miasto weźmie na nią pieniądze. Piłkarze Stali według zapewnień władz miasta mogą grać na Wierchach do końca tego roku.
Miasto chce przejąć 2 sanockie dworce kolejowe. Najpierw Sanok Miasto, a w przyszłym roku także Dworzec Główny. Na obu dworcach będziemy starali się utrzymać funkcję obsługi podróżnych, ale również zagospodarować je w sposób być może komercyjny, być może niekomercyjny. W każdym razie chcielibyśmy, żeby oba dworce służyły mieszkańcom miasta Sanoka tak najlepiej, jak możemy tylko te funkcje wykorzystać. Samorząd przejmie oba budynki, nie dopłacając ani złotówki. Może to zrobić, bo pozwala na to ustawa o komercjalizacji i przekształceniu PKP. Jest jedno zastrzeżenie. Dawne dworce kolejowe mają być nadal wykorzystywane do obsługi ruchu pociągów. Spora przestrzeń obsługi podróżnych pozwoli nam na zorganizowanie w takiej tymczasowej siedzibie zintegrowanego dworca. Jak wiadomo, tam oprócz pociągów będzie również cały czas mnóstwo busów, autobusów różnych dalekobieżnych i podmiejskich stamtąd odjeżdża, więc myślę, że w dworcu zorganizujemy również kasy biletowe dla tychże przewoźników i możliwość korzystania z poczekalni dla podróżnych, dla tych wszystkich przewoźników, którzy będą korzystać z dworca. Natomiast to, co jeszcze się znajduje na dworcu, no dzisiaj tego nie wiemy. Wiemy, że tam wcześniej znajdowały się pomieszczenia noclegowe, mieszkania. Jak to możemy dzisiaj zagospodarować, to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Tego, w jaki sposób miasto zagospodaruje pozostałą część obiektu, na razie nie wiadomo. Ale pomysłów na to, co może być w tych budynkach, nie brakuje. Może być i dworzec, i na dworcu restauracja, i hotel. I to znaczy dla turystów może takie tanie miejsca noclegowe, bo dawniej tak turystów, co było, to dużo tu plecaków były poskładane, na gitarach grali, coś się działo. W tej chwili to wszystko zamarło. No mi się zdaje, że najlepiej to była jakaś restauracja, bo tak tutaj w pobliżu nie ma takiej. Także ludzie mogli sobie siąść, jakieś kawę wypić, coś zjeść ciepłego. Mogłaby być taka czytelnia z taką gazetą, którą się odwiedzi, tak jak to za moich czasów było w Empikach. Prawda? Były takie kluby, gdzie się weszło i ktoś, kto nie stać go było na przykład na gazetę lub nie chciał kupić gazety, to mógł ją przeczytać i odwiedzić. Przede wszystkim jakaś kawiarnia z porządnym telewizorem, żeby pasażerowie oczekując na pociąg mogli się czymś zainteresować i coś na bieżąco ze świata zobaczyć. Czy mała kawiarenka, czy jakaś czytelnia, czy jakieś po prostu nawet jakiś parasol i z krzesełkami, żeby to było użyteczne dla ludzi. Czy usiąść, przeczytać gazetę, a nie żeby tutaj było jakieś tam nie meliny. W tym roku PKP SA planuje wystawić na sprzedaż w całym kraju ponad 50 nieczynnych dworców. Będą mogły w nich powstać na przykład restauracje, hotele czy sklepy. Na decyzję o tym, jak będą wyglądały w przyszłości sanockie dworce, przyjdzie nam jeszcze poczekać. Sanocka policja będzie miała nowego psa do tropienia narkotyków. Poprzedni niestety zginął. Zanim uda się wyszkolić jego następcę, mundurowi muszą pożyczyć służbowego psa. Tworzymy taki zgrany zespół z wszystkich służb mundurowych i mamy tutaj chociażby Straż Graniczną, która dysponuje takim pieskiem i korzystamy właśnie z tej pomocy, że Straż Graniczna w Sanoku ma takiego pieska na narkotyki i właśnie nam go udziela. W sanockiej policji pracują teraz 2 psy. Całun ma 5 lat, w mundurze służy od 4. Przeszedł specjalistyczne szkolenie i pracuje jako pies patrolowo-tropiący. Pomaga łapać przestępców i zabezpiecza imprezy masowe, jak tutaj podczas meczu podwyższonego ryzyka między Stalą Sanok a Karpatami Krosno. Ale nie każdy pies może pracować w policji. Pies, aby zostać psem służbowym, musi spełniać pewne warunki. Musi przejść taki test kwalifikacyjny i tam akurat osoba, która jest odpowiednią osobą, która ma takie przeszkolenie, sprawdza, czy pies nie boi się huku, czy pies jest w stanie wykonywać pewnego rodzaju polecenia, czy jest posłuszny. Również sprawdza się poziom agresji takiego psa, czy on w sytuacji, kiedy jest zagrożenie, jest w stanie też reagować w tą stronę. Takie szkolenie trwa kilka miesięcy. Przygotowuje się nie tylko pies, ale i jego opiekun. Pies musi się ze swoim przewodnikiem jakby oswoić, prawda? Muszą się wzajemnie poznać, właśnie po to, żeby później przewodnik mógł egzekwować polecenia, które wydaje od tego psa. Szkolenie polega również na tym, że
pies taki pokonuje przeróżne tory przeszkód. Właśnie w tym momencie też się sprawdza to, czy on słucha swojego właściciela, czy właściciel jest w stanie wyegzekwować swoje polecenia od podopiecznego. Na nowego psa dla sanockiej policji zrzucą się Sanok, miasto i powiat, ale też Zagórz, Beskoz, Zarszyn i Tyrawa Wołoska. Dzisiaj policjanci nie wyobrażają sobie pracy bez psów. Często tam, gdzie zawodzą ludzie, pomagają właśnie czworonogi. Pies tropiący jest nam potrzebny do tropienia sprawców przestępstw, różnych zdarzeń, szczególnie w terenie, kiedy są pościgi i musimy niestety, ale szybciutko podejmować takie zdecydowane kroki mające na celu zatrzymanie sprawców na gorącym uczynku. I do tego używamy piesków. Są naprawdę skuteczne i szybkie w działaniu. W ubiegłym roku w Sanoku były potrzebne do tropienia w ponad 50 akcjach, zabezpieczały 34 duże imprezy i 160 razy patrolowały ulice. Jakie to uczucie zobaczyć się w dużej ogólnopolskiej telewizji, wie ekipa Starego Kredensu. Sanocka restauracja jest bohaterem najnowszego odcinka programu Magdy Gessler. Premierę Kuchennych Rewolucji zespół oglądał wspólnie. Emocji nie brakowało, było nerwowo i śmiesznie. Bardzo pozytywne jest, moim zdaniem jest śmiesznie. No i jest fajnie, nie spodziewałam się, że będzie tak pokazany ten nasz program, tak jak jest. Jest naprawdę fajnie. Spodziewałam się, że będzie bardziej ostro, chociaż są momenty, gdzie naprawdę są świetne momenty. Jestem bardzo, bardzo zaskoczona, pozytywnie oceniam cały odcinek. Choć Magda Gessler chwaliła restaurację i klimat w Starym Kredensie, to jej wizyta w kwietniu wzbudziła obawy właścicieli i pracowników lokalu. Było bardzo nerwowo, wszyscy się denerwowaliśmy, zresztą to widać, tak, na każdym odcinku, na tym odcinku, który oglądaliśmy, były łzy. No było nerwowo, no ale już teraz emocje opadły, jest naprawdę super. Były momenty bardzo stresujące, praca z ekipą telewizyjną jest to wyczerpujące zajęcie od rana do późnych godzin nocnych praktycznie. Pani Magda była z nami przez kilka godzin, powiedzmy 5-7 godzin w ciągu doby. Natomiast my pracowaliśmy jeszcze z ekipą telewizyjną do późnych godzin nocnych, więc jest to zajęcie bardzo wyczerpujące, aczkolwiek były momenty bardzo wesołe i jakieś takie relaksujące. Mimo tych wszystkich nerwów właściciele zapewniają, że swojej decyzji nie żałują i jeśli mieliby jeszcze raz zgłosić się do programu, z pewnością by to zrobili. To była fantastyczna przygoda, fantastyczne 4 dni z ogromnym stresem, z ogromnymi emocjami. Nie mogę powiedzieć, że ja osobiście się nie bałam, bo się bałam. Natomiast to, co nas spotkało przez te 4 dni, drugi raz nam się już po prostu nie przydarzy i takiej przygody drugi raz po prostu nie przeżyjemy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych Kuchennych Rewolucji, ze zmiany wystroju lokalu, pojawiło się więcej gości w lokalu, są obroty odpowiednie. Myślę, że jeszcze nie takie bardzo odpowiednie, jakbyśmy chcieli, ale myślę, że do tego poziomu zadowalającego nas dojdziemy z czasem. Lokal zaczyna stawać na nogi. Restauracje odwiedzają zarówno sanoczanie, jak i smakosze dobrej kuchni z Rzeszowa, Tarnowa, a nawet Krakowa. To pachnąca jeszcze farbą amerykańska wiza. Odebrał ją właśnie Maciek Szybiak, uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego w Sanoku, zwycięzca ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Nagroda to miesięczna wycieczka do Ameryki. Wylot już 30 czerwca. Bardzo się cieszę, bo to taki wyjazd, nie wiem, czy mi się kiedyś powtórzy w życiu, także na pewno będzie to ciekawe doświadczenie, poznać masę nowych ludzi, wymienić się doświadczeniami, co się tam robiło w życiu, co się widziało, więc na pewno będzie ciekawie. Przygotowania do konkursu trwały od jesieni. To wtedy Maciek w internecie rozwiązywał pytania w pierwszym etapie. Później napisał esej, a na koniec odpowiadał po angielsku na pytania o historię Ameryki przed komisją w Warszawie. Przygotowania do tego ostatniego etapu konkursu trwały 4 miesiące. Były chwile zwątpienia, ale wtedy pamiętam, przeczytałem recenzję jednego z uczestników, który 2 lata chyba temu wygrał. I właśnie też mówi, że on też miał chwilę zwątpienia, ale jak się okazało, że wygrał konkurs i leci do Stanów, to nie było mu niczego. Szkoda tylu dni poświęconych nauce, także w moim przypadku było tak samo. Teraz niczego nie żałuję. Jeżeli jeszcze raz miałbym szansę startować, to oczywiście bym wystartował, bo nagrodę super i zapowiadają się wakacje życia. Sanocki licealista na co dzień interesuje się geografią i historią. Jak mówi, ta amerykańska jest szczególnie pasjonująca. Stany najpotężniejsze państwo na świecie, chociaż teraz nie wiadomo do końca, bo coś tam
Daleki Wschód się rozwija. No ale Stan to zawsze było takie wielkie słowo w języku polskim. Stany Zjednoczone, American Dream. Wszystkie marzenia się tam spełniają, Hollywood, Los Angeles i sprawy. On się interesuje wszystkim. I to była osoba, o której pomyślałam w ubiegłym roku, jak byłam na konkursie, bo to jeździmy od 9 lat z uczniami, że jest to osoba, która ten konkurs może wygrać. Więc jak wróciłam z tego konkursu, od razu powiedziałam mu i jego mamie, tutaj mojej koleżance, że musi brać udział, bo ten konkurs wygra. No i miałam rację. To 9. konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych No America, w którym startują uczniowie pierwszego ELO z Sanoka, ale po raz pierwszy z takim sukcesem. Jest ciężko, tym bardziej, że akurat ten konkurs naprawdę wymaga dużo czasu, który trzeba w to włożyć. I trzeba chcieć, bo młodzież się szybko zniechęca. Na pytanie na przykład, a co będę z tego miał? Więc jak się tam mówi, że no pobyt w Warszawie, bo nie każdy może wygrać i jechać do Stanów Zjednoczonych, bo jedzie jedna osoba, ale 4 dni pobytu w Warszawie, to też jest jakaś kusząca nagroda. To każdy tam, no jedni tak, inni nie. Po sukcesie Maćka zapewne chętnych do tego, by startować w konkursie w przyszłym roku, nie zabraknie. Jak zawsze przed wakacjami Sanocki Dom Kultury prezentuje na scenie swoich artystów. Ruszyły czerwcowe wieczory artystyczne, a SDK ma się czym pochwalić. Jest to swoiste podsumowanie naszej całorocznej działalności. Działalności, która, jak widać było nawet dzisiaj, cieszy się ogromną popularnością, ponieważ zawsze mamy pełne sale na wieczorach artystycznych, co nas niezwykle cieszy, bo to jest dla nas jak gdyby też clue naszej pracy, że ktoś tą naszą pracę chce oglądać. I siłą, wydaje mi się, Sanockiego Domu Kultury jest to, że te zespoły są stałe, że ponad właściwie wszystkie te formacje nasze liczą ponad 20 lat, a więc ta praca edukacyjna i artystyczna jest wykonywana, no, ogromna i naprawdę przynosząca fantastyczne efekty. W tym roku pierwszy wieczór należał do grupy tańca współczesnego Progres. Młodzi tancerze pokazywali spektakl taneczny Strych. Rewelacja, cudowna rzecz, tym bardziej, że jak młodzi ludzie mają pomysł na życie, a tym pomysłem jest taniec. Fantastycznie. Jestem zauroczona występem, który obejrzałam przed chwilą, a najbardziej cieszy mnie to, że wbrew potocznym opiniom mamy jednak w naszym środowisku młodzież, która ma zainteresowania kulturalne, rozwojowe, kształcące. I mam nadzieję, że to jest jakiś przykład na przyszłość dla następnej młodzieży. No, występ był świetny, rewelacyjny. Bardzo, bardzo ładnie tańczyli i widać ich pracę. W Sanockim Domu Kultury działają 3 zespoły taneczne, 1 muzyczny i koło plastyków. Na zajęcia do budynku przy Mickiewicza chodzi około 300 osób. Co do mobilizacji młodzieży, to oczywiście z tym jest bardzo różnie, zawsze było różnie. Czasem trzeba pójść do szkół, kogoś namówić, nawet na początku troszeczkę przymusić, ale później jak ta osoba już przyjdzie do nas, potańczy miesiąc czy 2 miesiące, to później to już nie ma siły, żeby ona chciała stąd odejść. Tutaj nawet mamy w stosunku do niektórych zespołów nadmiar bogactwa, bo dzieci bardzo chcą tańczyć. Co ważne, wszystkie koncerty są bezpłatne. Trzeba jedynie wcześniej odebrać wejściówki w Sekretariacie Domu Kultury. Więcej informacji o najbliższych wieczorach artystycznych na portalu isanok.pl. We'll be right back.
Wielu rodziców boryka się z problemem braku miejsca dla swoich dzieci w przedszkolach. Już dziś nie musisz się martwić. Swoją pociechę możesz oddać w dobre ręce. Centrum Aktywności Dziecięcej Przedszkolaczek działającym w Sanoku na ulicy Piastowskiej Twoje dziecko będzie mieć zapewnioną praktycznie całodzienną opiekę oraz spędzi czas wśród swoich rówieśników. Dzieci lubią do nas przychodzić, przychodzą do nas z uśmiechem na twarzy. Myślę, że jest to dzięki temu, że mamy dużą przestrzeń do wykorzystania, no i miłą rodzinną atmosferę. Oferujemy dzieciom realizację podstawy programowej oraz różne zajęcia dodatkowe, zajęcia logopedyczne, zajęcia muzyczne, plastyczne, zajęcia z języka angielskiego, które odbywają się 2 razy w tygodniu, zajęcia z gimnastyki, zajęcia z rytmiki. Myślę, że jest to interesująca oferta. W przedszkolaczku na co dzień organizowane są różnego rodzaju zajęcia. Dzięki nim Twoje dziecko odkryje swoje talenty i zdolności. Sama realizacja podstawy programowej zapewnia dziecku już właśnie harmonijny i wszechstronny rozwój, czyli przygotowuje dzieci do pisania. W tym momencie dzieci 3-letnie jeszcze nie uczy się jako tak opisać. One właśnie rozwijają umiejętności trzymania prawidłowo ołówka, samo wycinanie na przykład, bardzo dużo dzieci wycinają, to usprawnia ich czynności manualne właśnie. Tego typu zabawy, jak właśnie nawlekanie koralików, dużo mamy bardzo zabawek drewnianych, które są przyjazne dla dziecka i właśnie wspomagają rozwój. Wszyscy pedagodzy zgodnie potwierdzają, przedszkole ma dobry wpływ na rozwój dziecka. Przebywanie wśród rówieśników, przebywanie w grupie wzmaga jego rozwój socjalny. Uczy się również samodzielności w czynnościach higienicznych, w jedzeniu. Dziecko poprzez to, że uczęszcza do przedszkola, przygotowuje się do późniejszego startu, ma lepszy ten start w zerówce i w szkole. Jest lepiej przygotowane, tak jak mówiłam, społecznie, jest lepiej rozwinięte. Centrum Aktywności Dziecięcej Przedszkolaczek w dalszym ciągu prowadzi jeszcze zapisy na nowy rok szkolny, który rozpocznie się we wrześniu. Udogodnieniem dla rodziców dzieci w wieku od 1,5 do 6 lat jest także wprowadzenie opieki wakacyjnej. Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu widocznym na ekranie. W tym samym budynku, w którym znajduje się Centrum Aktywności Dziecięcej Przedszkolaczek, Twoje dziecko może nauczyć się języka angielskiego. W obiekcie działa bowiem Centrum Helen Doron. To jest metoda zaliczana do grupy tak zwanych metod naturalnych. Ona po prostu zakłada, że dziecko będzie się uczyło języka angielskiego w taki sposób, w jaki się uczyło języka ojczystego. A najpierw dziecko jest, można tak powiedzieć, wyeksponowane na język. Ono słyszy język już w łonie matki, kiedy się rozwija, już słyszy język i zaczyna rozróżniać również w tym czasie różne języki. Później, podczas dalszego rozwoju, ono zaczyna poznawać znaczenie poszczególnych słów bądź całych wyrażeń w sposób naturalny, z kontekstu sytuacyjnego. Następnym krokiem jest próba powtarzania słów, wyrażeń, zdań, całych budowania zdań. I tutaj następuje coś takiego jak pozytywne wzmocnienie, czyli rodzice, opiekunowie, prawda, bez względu na to, co dziecko stara się powiedzieć, pozytywnie go w tym wzmacniają, cieszą się razem z nim, jego sukcesów. Metoda nauki języka angielskiego wymyślona przez Helen Doron przeznaczona jest dla dzieci w różnym wieku. Metoda Helen Doron zakłada, że dzieci można uczyć już od 3 miesiąca życia, praktycznie do pełnoletności. To jest podzielone na szereg kursów korespondujących z odpowiednimi grupami wiekowymi. Na przykład ten kurs Fun with Loop to jest od 2 roku do 5 roku życia. Tych kursów jest cała gama. Zasada jest bardzo prosta, im wcześniej tym lepiej. Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko wzięło udział w zajęciach językowych, zadzwoń pod numer widoczny na ekranie.